jako że no już przekroczyliśmy zdecydowanie półmetek naszej szkoły ekonomicznej, to mieliśmy okazję wysłuchać wielu wykładów, w obrębie których mniej lub bardziej jednoznacznie, mniej lub bardziej bezpośrednio zaznaczone zostały, czy przywołane zostały rozmaite argumenty wskazujące na pewne bardzo istotne, można powiedzieć, proefektywnościowe cechy systemu wolnorynkowego, czy też systemu wolnej przedsiębiorczości, takie jak na przykład misesowski argument kalkulacyjny, który mówi, że tylko tam, gdzie mamy swobodnie kształtujący się system cenowy, tylko tam mamy do czynienia z racjonalnie przebiegającym rachunkiem ekonomicznym, zgodnie z kryterium suwerenności konsumenckiej. Być może w niektórych wykładach pojawiło się też nawiązanie do argumentu Hayeka, sugerującego, że tylko system wolnej przedsiębiorczości stanowi pewnego rodzaju sieć horyzontalnie zintegrowanych, w pełni niezależnych ośrodków decyzyjnych, które dzięki tej swojej autonomii decyzyjnej mogą w sposób maksymalnie efektywny agregować rozproszoną w społeczeństwie informację, zwłaszcza tą o charakterze silnie kontekstowym czy też utajonym. W kontekście omawiania teorii kapitału, teorii produkcji w sposób pośredni pojawiały się nawiązania do argumentu Bombawerka, zgodnie z którym tylko tam, gdzie mamy do czynienia z systemem bezwarunkowego poszanowania dla praw własności prywatnej, tam mamy do czynienia z wykształcaniem się długofalowego horyzontu inwestycyjnego, typowego dla perspektywy właścicielskiej, tego horyzontu, w obrębie którego właściciel nie musi bać się tego, że jego własność zostanie arbitralnie skonfiskowana i w związku z tym może planować bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne, a tym samym bardziej fizycznie produktywne procesy gospodarcze i tak dalej. Jest cały szereg tego rodzaju argumentów. No i w zasadzie jest taka grupa teoretyków ekonomii, taka grupa autorów, którzy w zasadzie nie kontestują tych argumentów, w zasadzie się z nimi zgadzają, więc nie formułują oni żadnych takich kompleksowych oskarżeń natury ekonomicznej pod adresem systemu wolnej przedsiębiorczości, tak jak robią to na przykład marksiści, tylko sugerują, że mimo obowiązywania, mimo prawdziwości tych wszystkich argumentów, istnieje pewna szczególna kategoria dóbr, w odniesieniu do których te argumenty nie znajdują zastosowania, albo istnieje szereg pewnych specyficznych, wyjątkowych zjawisk, w odniesieniu do których te argumenty nie znajdują zastosowania, no i wtedy mówią oni o tak zwanych niedoskonałościach rynkowych. I w zasadzie dwie najpopularniejsze te tak zwane niedoskonałości rynkowe, no to są z jednej strony monopole, tak zwane, neoklasycznie rozumiane, o których trochę sobie porozmawialiśmy w ramach wczorajszego seminarium, więc do nich już nie chcę w ramach tego wystąpienia nawiązywać. No a druga taka najpopularniejsza kategoria tak zwanych niedoskonałości rynkowych to są tak zwane dobra publiczne. I cóż to są te dobra publiczne? Zgodnie z tradycją neoklasyczną to są takie dobra, które spełniają dwie specyficzne cechy. Cechy te nazywają się po pierwsze nierywalizacyjnością, a po drugie generowaniem efektów zewnętrznych. I teraz co to oznacza? Więc te tak zwane dobra publiczne, no to są dobra, które spełniają obie te cechy, no ale teraz możemy rozbić te dobra publiczne na jeszcze dwie podkategorie, czyli na dobra, które tylko się cechują tą tak zwaną nierywalizacyjnością i dobra, które tylko się cechują generowaniem efektów zewnętrznych, zwłaszcza pozytywnych efektów zewnętrznych. I teraz takie dobro tak zwane nierywalizacyjne to jest dobro, gdzie konsumpcja tego dobra przez jeden podmiot
ma rzekomo w żaden sposób nie umniejszać możliwości konsumpcyjnych pozostałych podmiotów. No i na przykład moglibyśmy się tutaj powołać na przykład sygnału radiowego. Jeśli dana osoba odbiera sygnał radiowy i może słuchać sobie audycji, no to w żaden sposób nie umniejsza to możliwości odebrania tego samego sygnału przez inne osoby, które w związku z tym mogą się no, w równym stopniu cieszyć konsumpcją tego dobra, jakim jest audycja radiowa. No i w związku z tym pojawia się tutaj sugestia, że prywatny dostarczyciel takiego dobra może mieć motywację monetarną, żeby wykluczać niepłacących konsumentów, pomimo że ich wykluczać nie powinien, z tego względu, że oni w żaden sposób nie zmniejszają możliwości konsumpcyjnych innych. I w związku z tym ich wykluczanie ma tutaj urastać do rangi nie, jakiejś suboptymalności, niedoskonałości rynkowej. No i te dobra nierywalizacyjne to zwane są też czasem dobrami tak zwanymi klubowymi. No a z drugiej strony mamy dobra, tak zwane dobra wspólne, które mają rzekomo generować pozytywne efekty zewnętrzne. I tutaj taki sztandarowy przykład to są na przykład ryby w oceanie. Więc jeśli nawet ktoś, tutaj sugestia jest taka, że nawet jeśli by ktoś miał prywatne łowisko, no to miałby duży problem z naprawdę efektywnym wykluczaniem wszystkich tak zwanych gapowiczów, czyli tych, którzy chcą z tego jego łowiska korzystać, jakoś mniej lub bardziej pokryjomu, nie płacąc mu za to. No i tutaj z kolei mielibyśmy do czynienia z odwrotną taką sugerowaną niedoskonałością czy suboptymalnością, bo tutaj z kolei powinno się wykluczać tych gapowiczów, czyli tych, którzy korzystają nie płacąc, a rzekomo nie ma możliwości ich wykluczania. No to są właśnie te tak zwane pozytywne efekty zewnętrzne. Ktoś zyskuje, pomimo że nie płaci za to, że zyskuje. No i jeśli się teraz skomasuje, połączy te dwie kategorie dóbr klubowych, dóbr wspólnych, pojawiają nam się dobra publiczne, czyli te, które rzekomo się charakteryzują obiema tymi cechami. No i tutaj dwa są najsłynniejsze przykłady tych tak zwanych dóbr publicznych pojawiających się w literaturze. Pierwszy przykład to jest obrona narodowa, zwłaszcza wielkoskalowa obrona narodowa. Mówi się, że jedna osoba korzystająca z obrony narodowej w żaden sposób nie zmniejsza możliwości korzystania innych osób z tego rodzaju obrony, zwłaszcza jeśli ją w takich wielkoskalowych kategoriach rozumieć, jak jakaś wpływ tarczy antynuklearnej na przykład. No i też trudno jest wykluczać poszczególnych mieszkańców tego terytorium. Trudno jest wykluczać gapowiczów, którzy na tym terytorium mieszkają i tym samym automatycznie korzystają, a nie płacą. No a drugi taki przykład, bardziej może prozaiczny, a może właśnie bardziej egzotyczny, zależy jak kto woli, to latarnie morskie. Też się mówi, że latarnia morska oświetla dany obszar na morzu. Wszystkie statki, które się znajdą na tym obszarze, no to nie ujmują sobie w żaden sposób tej użyteczności konsumenckiej, bo wszystkie te statki mogą w równym stopniu korzystać z tej usługi nawigacyjnej, jaką oferuje latarnia. No a z drugiej strony też trudno jest latarnikowi wykluczać poszczególnych kapitanów okrętów, którzy w żaden sposób mu uprzednio nie uiścili opłaty za korzystanie z tej usługi nawigacyjnej. No i mówi się, że w związku z tymi dwoma problemami, z tymi dwoma niedoskonałościami, trudno jest w sposób optymalny produkować te właśnie dobra publiczne w ramach systemu wolnej przedsiębiorczości, że tutaj, powołując się na to klasyczne rozróżnienie Oppenheimera, trzeba się uciec nie do wykorzystywania środków ekonomicznych, tylko do wykorzystywania środków politycznych, czyli zbierania przymusowych opłat na podatkowych na utrzymanie tego rodzaju dóbr. No i teraz ja bym chciał zasugerować, że
Z tym pojęciem dóbr publicznych tak naprawdę są liczne problemy związane, że istnieją liczne słabości tego terminu, tak jak go rozumieją neoklasycy, że istnieją pewne logiczne słabości tych dwóch pojęć, jakimi są nierywalizacyjność i niewykluczalność spod obowiązywania efektów zewnętrznych. I chciałbym te rozmaite słabości omówić, więc zacznijmy może od nierywalizacyjności. Jak już powiedziałem, ta nierywalizacyjność ma polegać na tym, że dana jednostka może konsumować dane dobro w żaden sposób nie umniejszając możliwości konsumpcyjnych drugiej osoby, czyli nie nakładając żadnych kosztów na drugą osobę. No ale jeśli my w sposób wystarczająco konsekwentny traktujemy to, co jest, jak już było wielokrotnie podkreślane, podstawą wszelkiej rzetelnej teorii ekonomii, czyli subiektywizm kosztów, no to my na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy konsumpcja danego dobra jest nierywalizacyjna, czy jest rywalizacyjna, bo to wszystko zależy od tego, jak to indywidualni konsumenci będą oceniać. No można to zilustrować na przykład takim scenariuszem, gdzie występuje kino. Dajmy na to, ktoś mógłby zasugerować, że kina powinny być, jeśli nawet nie znacjonalizowane jako dobra publiczne, to dotowane, no bo przecież jak jedna osoba przychodzi na seans kinowy, to w żaden sposób nie umniejsza to możliwości konsumpcyjnych innych, tak? Czyli jeśli kogoś nie stać na bilet do kina, a są jeszcze wolne miejsca, to może należałoby dotować bilety do kin, no bo przecież nikomu się wtedy krzywda nie stanie, a większa będzie użyteczność konsumencka, jeśli wszystkie te miejsca w kinie zostaną wypełnione. No ale teraz, jeśli my konsekwentnie będziemy traktowali subiektywność kosztów, no to zdamy sobie sprawę, że to jest to rozumowanie błędne. Ktoś może przecież specjalnie chcieć dopłacić do biletu po to, żeby być jedną z bardzo niewielu osób, które się znajdują na sali kinowej z dowolnych względów. No, ze względów takich bardziej prozaicznych, takich jak to, że ktoś nie życzy sobie słuchać tam ewentualnego gadania albo szeleszczenia papierkami, albo nie życzy sobie, żeby ktoś siedział przed nim i mu zasłaniał. Albo ktoś może być na tyle ekscentryczny, że nawet obecność innych, nawet jeśli oni się będą w sposób idealnie kulturalny zachowywać, będzie mu jakoś zawadzała i on po prostu będzie chciał pozostać sam na sam z tym wszystkim, co się rozgrywa na ekranie i w związku z tym będzie gotów na dany film zapłacić za bilet bardzo wysoką cenę po to właśnie, żeby no, jako jeden z wybrańców móc się tym delektować i wtedy trudno jest powiedzieć, że jeśli by zapełnić wszystkie dodatkowe miejsca w kinie, no to ta osoba nie poniosłaby żadnych dodatkowych z tym związanych kosztów. Czyli tu już się jeden problem pojawia z tym neoklasycznym kryterium nierywalizacyjności. Ono implicite jakoś obiektywizuje pojęcie kosztów, które jak wiadomo jest subiektywne. A po drugie, nawet jeśli by tak właśnie zobiektywizować bardziej to pojęcie nierywalizacyjności i założyć, że rzeczywiście w takim fizycznym tego słowa rozumieniu to, że jedna osoba ogląda seans kinowy, to w żaden sposób nie umniejsza możliwości konsumpcyjnych innych, więc można by zapchać całe to kino widzami, no to też pojawia się w pewnym momencie ten tak zwany crowding effect, czyli efekt zatłoczenia. No jednak w pewnym momencie każdy przyzna, nawet ten, kto nie traktuje tak konsekwentnie tej subiektywnej teorii kosztów, przyzna, że nawet obiektywnie w pewnym momencie dyskomfort przebywania w takiej zatłoczonej sali będzie się zwiększał, tak? No to już się kwestia się staje nieostra, czyli jeśli na przykład się wprosi ktoś jeszcze i już nie będzie miejsc siedzących, tylko on gdzieś usiądzie z boku, to czy będzie pomniejszał te możliwości konsumpcyjne innych, czy nie będzie pomniejszał? No jednak w pewnym momencie zaczną sobie w czysto fizyczny sposób ci widzowie zawadzać. No i teraz oczywiście stajemy tutaj przed pytaniem ekonomicznym, no może się opłaca rozbudować tą salę kinową, zwiększyć liczbę miejsc i w związku z tym umożliwić większej liczbie widzów korzystanie z tego nierywalizacyjnego rzekomo dobra, jakim jest możliwość uczestnictwa w seansie filmowym. Ale
teraz się pojawia problem, no bo żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to musimy mieć do dyspozycji rachunek ekonomiczny. Musimy jako przedsiębiorcy podejmujący tego rodzaju decyzje skorzystać z systemu swobodnie kształtujących się cen, no i na podstawie tego szacować koszty alternatywne. Ale teraz jeśli by takie seanse kinowe traktować jako dobro nierywalizacyjne, czyli potencjalnie zasługujące, czy to w najgorszym razie na nacjonalizację, czy to na subsydiowanie, to to zostaje w takim stopniu oderwane od rachunku ekonomicznego opartego na swobodnie kształtującym się systemie cenowym i na możliwości szacowania kosztów alternatywnych przez ogół przedsiębiorców, którzy rywalizują o różne czynniki produkcji. I to dopiero wprowadza istotną i już taką niekwestionowaną nieefektywność rynkową do tego obrazu. Więc to jest kolejny powód, dla którego nawet jeśli by to dobro finalne, konsumpcyjne traktować jako obiektywnie czy fizycznie nierywalizacyjne, no to dobra kapitałowe, których eksploatacja zaopatruje nas w dobra finalne, w tym przypadku w seanse filmowe, to te dobra są już jak najbardziej rywalizacyjne. I to w odniesieniu do tych dóbr udzielamy sobie odpowiedzi na temat tego, jakie działania gospodarcze podjąć, żeby w maksymalny sposób zaspokoić to kryterium suwerenności konsumenckiej. Natomiast no i tutaj widzimy, że ta kategoria nierywalizacyjności znowu nam się jawi jako coś nieadekwatnego, czy też zwodniczego, skupiającego się na stosunkowo wąskiej kwestii, niezwiązanej z kluczową kwestią zawiadywania kapitałowymi strukturami produkcji, które się składają z dóbr jak najbardziej nie tylko rzadkich, ale też i rywalizacyjnych. Więc może tyle wystarczy na temat tego kryterium nierywalizacyjności. Teraz przejdźmy może do tego drugiego kryterium niewykluczalności, czy niewykluczalności, niemożliwości zniesienia możliwości korzystania z efektów zewnętrznych przez tak zwanych gapowiczów. Tak? Gapowicze to są ci, którzy korzystają z tych efektów zewnętrznych, czyli jakichś pozytywnych efektów generowanych przez pewne dobra, które powstają w wyniku transakcji jakichś dwóch innych stron. Gapowicz to jest strona trzecia. No ale jako strona trzecia nie dokładają się w żaden sposób do tej transakcji, nie wnoszą żadnej opłaty za możliwość korzystania z tychże efektów zewnętrznych, co też ma być przejawem niedoskonałości rynkowej czy suboptymalnej alokacji zasobów. Więc pierwsza rzecz, jaką można sobie powiedzieć na temat tego kryterium niewykluczalności, to jest to, że tak naprawdę to nie jest kryterium ekonomiczne, a przynajmniej nie jest to kryterium ekonomiczne w takim sensie, w jakim to postrzega tradycja austriacka, dlatego że to nie jest kryterium prakseologiczne, tylko najwyżej psychologiczne. I co ja mam na myśli? No na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś traktuje jako to tak zwane dobro publiczne, generujące pozytywne efekty zewnętrzne, park miejski. I powiedzmy, że osoba przechodzi regularnie przez ten park miejski, no ale wprost przyznaje, że nie ma zamiaru płacić na ten park miejski. Gdyby nie było, dajmy na to, przymusu podatkowego, to by ta osoba na park nie płaciła. I teraz z psychologicznego punktu widzenia, to, że ta osoba przechodzi regularnie przez park miejski, to z psychologicznego punktu widzenia ten fakt jest kompatybilny z całą masą różnych, wzajemnie sprzecznych ze sobą nawet interpretacji. Bo możemy założyć, że ta osoba rzeczywiście lubi te swoje przechadzki przez park, korzysta z tego, traktuje to jako dobro i w związku z tym rzeczywiście jest gotowa za to płacić. Druga interpretacja jest taka, że lubi to, ale nie jest gotowa za to płacić. Innymi słowy, użyteczność czerpana przez tą osobę z możliwości korzystania z parku jest mniejsza niż strata użytecznościowa wynikająca z tego, że dana osoba jest poddawana przymusowi podatkowemu.
No to jest druga interpretacja. Trzecia interpretacja jest taka, że ten park jest zupełnie obojętny tej osobie. A czwarta jest taka, że wręcz nie lubi żadnej zieleni, a przechodzi przez ten park z konieczności, bo strasznie by musiała nadkładać drogi, żeby dojść do jakiegoś swojego celu, omijając ten park. I to są wszystko psychologiczne interpretacje, które są w pełni zgodne z faktem, że dana osoba przechodzi przez park. Ale z prakseologicznego punktu widzenia jest już zupełnie inaczej. Tutaj jest sytuacja w pełni binarna. Albo dana osoba wyraża coś, co Rothbard nazywa zademonstrowaną preferencją i uiszcza opłatę za dane dobro, dając tym samym do zrozumienia, że to dobro jest dla mnie użyteczne, albo nie uiszcza za nie opłaty i w związku z tym nic nie możemy powiedzieć na temat ewentualnej użyteczności tego dobra dla danej osoby. Nie wiemy, czy mu jest ono obojętne, czy nie. Jedyna konsekwentna odpowiedź brzmi taka, jakby nie było, są pewne inne dobra, na które ta osoba woli przeznaczyć swoje środki, pewne inne dobra prywatne, wyraźnie dla niej bardziej wartościowe niż te dobra publiczne. Czyli z prakseologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że jeśli dana osoba na dane dobro nie jest gotowa płacić, no to dobro nie przedstawia dla danej osoby wystarczającej użyteczności, żeby poniesienie takiej opłaty było dla niej no, czymś wskazanym, czymś paretokorzystnym, używając żargonu. Więc to jest jeden zasadniczy problem z tym kryterium niewykluczalności. Jak mówiłem, to jest kryterium, które w kontekście tego problemu dóbr publicznych nagminnie się pojawia w literaturze neoklasycznej i nawet nie jest jakoś szczególnie kontestowane, szczerze mówiąc. Jest, jeśli nie nawet zupełnie aksjomatycznie, to może półaksjomatycznie akceptowane, a tymczasem ja starałem się wykazać, że ta metodologiczna oprawa szkoły austriackiej, która się skupia na konkretnych ludzkich działaniach wyrażanych przez zademonstrowane preferencje, pozwala nam tutaj zasiać pewne ziarno wątpliwości, czy to kryterium niewykluczalności jest tak naprawdę kryterium ekonomicznie jakoś operacjonalizowalnym, czy to jest co najwyżej kryterium psychologiczne, a więc dużo bardziej takie nieostre, mgławicowe, tym samym nie umożliwiające wysnuwania takich wniosków, jakie wysnuwają neoklasycy, że to jest naukowo uzasadnione, że produkcja dóbr publicznych jest możliwa tylko przy wykorzystaniu metod politycznych i że ich istnienie jest na tyle użyteczne, że wykorzystywanie tych środków politycznych jest w tym kontekście uzasadnione. No bo jeśli traktować to kryterium, tak jak powiedziałem, jako kryterium psychologiczne, to się okaże, że te tak zwane pozytywne efekty zewnętrzne stają się, nawet jeśli nie zjawiskiem powszechnym, to zjawiskiem znacznie powszechniejszym, niż by to chcieli widzieć neoklasycy. Znacznie częściej występującym i wtedy do rangi tych tak zwanych dóbr publicznych urasta nam mnóstwo dóbr, które zdecydowana większość neoklasyków była gotowa bez wahania zakwalifikować jako dobra prywatne. Na przykład ekonomista Walter Block w swoich artykułach na temat dóbr publicznych stosuje takie reductio ad absurdum i mówi, że jeśli my to kryterium niewykluczalności traktujemy w kategoriach psychologicznych, a jeśli zgadzamy się z tą argumentacją, którą przed chwilą przedstawiłem, to tak powinniśmy je traktować, nie jako kryteria ekonomiczne, no to na przykład do rangi dobra publicznego urastają skarpety. Dlaczego? No, użytkowanie albo nieużytkowanie skarpet generuje bardzo istotne efekty zewnętrzne. Pozytywne bądź negatywne, zależy z której strony patrzymy. Tak? Jeśli ktoś nie chodzi w skarpetach, no to dużo łatwiej się łapie jakieś pospolite choroby. Jeśli łapie częściej takie pospolite choroby, to potem się tworzą kolejki u lekarzy. Zabiera czas i zabiera miejsce osobom, które rzeczywiście mają jakieś poważne dolegliwości i by chciały z tych usług lekarskich skorzystać, a tymczasem takie osoby niedbałe o elementarne zasady higieny im miejsce zajmują. Ktoś by mógł powiedzieć też, że u niektórych negatywne wrażenia estetyczne może wywierać oglądanie osób chodzących wszędzie z gołymi stopami.
Ktoś inny by mógł powiedzieć, że też dużo łatwiej wtedy te stopy zabłocić, dużo łatwiej pobrudzić komuś czyjąś prywatną posesję, też byłoby to zjawisko dużo bardziej nagminne. Więc się okazuje że nagle, że te noszenie skarpet niweluje te wszystkie problemy i w związku z tym się okazuje, generuje pełno pozytywnych efektów zewnętrznych, albo dezodorant też, ktoś by mógł powiedzieć, dobro publiczne. Przecież jeśli ktoś używa dezodorantu, to w zatłoczonym metrze czy autobusie generuje dla wszystkich pozostałych użytkowników pozytywne efekty zewnętrzne, więc może trzeba by znacjonalizować produkcję dezodorantów, albo skarpet, albo dotować i tak dalej. Więc jeśli się sobie zdamy sprawę, jak łatwo jest spsychologizować to kryterium niewykluczalności, no to się też przekonujemy, jak łatwo jest je sprowadzić do absurdu, właśnie twierdząc, że nam się nagle ta kategoria dóbr publicznych strasznie rozrasta do takiego i pociąga tym samym ze sobą takie normatywne konsekwencje związane z tak zwaną polityką gospodarczą, które i neoklasycy najprawdopodobniej uznaliby za absurdalne. Kolejny problem z tą niewykluczalnością to jest to, że tutaj się implicyty traktuje jako no, jakąś przyrodzoną cechę poszczególnych dóbr. Podczas gdy ona wcale nie musi być traktowana jako cecha przyrodzona, tylko jako pochodna umiejętności przedsiębiorczych osoby, która dane dobro wytwarza. Ja wspomniałem wcześniej o tym przykładzie łowiska. No i na przykład można w tym kontekście zasugerować, że no generalnie powiedzmy ryby w oceanie mogą być traktowane jako dobro niewykluczalne tylko dlatego, że żaden przedsiębiorca, nie wiadomo, być może w dużej mierze z przyczyn takich instytucjonalno-politycznych, a nie czysto gospodarczych, nie przeprowadził jeszcze skutecznej operacji prywatyzacji oceanu. Tak? Ocean nie został rozparcelowany przez poszczególnych przedsiębiorców, tak żeby zlikwidować to, no, istnieje takie pojęcie tragedia wspólnego pastwiska i właśnie klasyczne rozwiązanie tragedii wspólnego pastwiska to jest prywatyzacja, tak żeby można było długofalowo konserwować wartość takiego pastwiska, jednocześnie wykluczając właśnie tych gapowiczów, którzy. Jest taki klasyczny przykład, że jeśli mamy wspólne pastwisko, no to oczywiście można tam wypasać bydło, ale czasem należy odpuścić, żeby trawa odrastała, no ale jak to nie jest niczyją własnością, no to jeden pasterz może sobie pomyśleć, o jak ja dzisiaj zrezygnuję z wypasania swojego stada, to inni tym bardziej skorzystają, bo więcej trawy zostanie dla nich. No i jeśli wszyscy w ten sposób pomyślą, to oczywiście to pastwisko bardzo szybko zostanie zdegradowane. No i to jest taki szczególny przypadek tego problemu niewykluczalności, tego problemu gapowiczostwa i tak dalej. No i klasyczna odpowiedź to jest, no to trzeba sprawić, żeby to pastwisko już nie było wspólne, rozparcelować je na poszczególne działki, niech każdy pasterz sobie na swojej działce wypasa, niech sobie konserwuje tą trawę w takim stopniu, w jakim chce. No i problem jest rozwiązany, ten problem gapowiczostwa. No i tutaj można by zasugerować odpowiedź podobną. No tutaj to też jest kwestia wypracowania pewnych rozwiązań przedsiębiorczych związanych, dajmy na to, z prywatyzacją oceanów i innych zbiorników wodnych. Jeśli istnieje takie zjawisko jak agrikultura, to istnieje też takie zjawisko jak akwakultura. Wydaje mi się swoją drogą, że wspomniany przeze mnie Walter Block ostatnio popełnił książkę na temat prywatyzacji oceanów, gdzie on rozwija to pojęcie akwakultury i jakoś próbuje je przedstawić w świetle austriackiej teorii przedsiębiorczości, no i powiązać to jakoś z wcześniejszymi swoimi tekstami, gdzie z kolei się zajmował prywatyzacją dróg. Więc to jest kolejny problem z tym kryterium niewykluczalności, to, że ono tak naprawdę nie stanowi żadnej immanentnej cechy poszczególnych dóbr, tylko jest uwarunkowane umiejętnościami przedsiębiorców w zakresie wykluczania gapowiczów, no a jest to oczywiście coś, co wymaga pewnej pomysłowości. Kolejny problem z tym kryterium niewykluczalności powiązany z tym, co ja już powiedziałem, to jest coś, co można by nazwać dylematem efektów zewnętrznych. Jeśli efekty zewnętrzne rzeczywiście w dużym stopniu pomniejszają dochody
właściciela danego dobra, które jest rzekomo niewykluczalne, no to to w sposób naturalny generuje silną motywację, żeby on właśnie wypracował jakieś rozwiązania umożliwiające mu wyeliminowanie tego efektu gapowiczowskiego. No jeśli on jest na przykład właścicielem kina na otwartym powietrzu i nie podoba mu się to, że niektórzy nie płacą za seans, tylko powiedzmy tam wdrapują się na swój samochód i gapią się na to, co tam się jest wyświetlane na ekranie, no to może powinien to kino otoczyć jakimś murem wystarczająco dużym, żeby nikt nie mógł ponad tym murem właśnie gapić się i tym samym gapowiczowsko korzystać z tej usługi. Czy powołując się na ten przykład, o którym już mówiłem wcześniej, tak samo w przypadku zabezpieczania jakichś swoich łowisk na przykład przed zakusami gapowiczów. No więc jeśli to jest naprawdę problem taki w kategoriach, obiektywnych kategoriach monetarnych postrzegany przez danego przedsiębiorcę, no to jest naturalna motywacja, żeby go jakoś rozwiązać. Natomiast jeśli to nie jest duży problem, jeśli ci gapowicze na tyle małe szkody powodują, na tyle mało on uważa, że traci wskutek tego, że niektórzy użytkownicy jego dóbr i usług mu za nie nie płacą, no to prawdopodobnie on to zignoruje. I dalej będzie robił swoje, to znaczy tutaj odwrotnie, to nie wytworzy negatywnego bodźca skłaniającego go do tego, żeby porzucić produkcję danego dobra, co właśnie mogłoby być zinterpretowane w kategoriach jakiejś nieefektywności rynkowej. Czyli się okazuje, że i tak pojawia się jakiś stosowny bodziec. Jest pewna psychologiczna, przedsiębiorcza tutaj adaptacja będąca pewnym szczególnym przejawem tego ogólniejszego procesu selekcji naturalnej, który premiuje skutecznych, pomysłowych przedsiębiorców umiejących swoje zyski zabezpieczać w każdej sytuacji i penalizujący tych, którzy tego nie potrafią. Więc to jest jeszcze jeden problem związany z tym kryterium niewykluczalności. Kolejny problem to jest taki, że często się też neoklasykom zarzuca, i chyba słusznie, przynajmniej niektórym, że oni właśnie stworzyli taką atrapę podmiotu działającego na rynku, czy taką karykaturę tego mitycznego homo economicusa. W zasadzie nikt się nie chce przyznać do tego homo economicusa. Mówi się, że to Adam Smith to wymyślił, co jest oczywiście nieprawdą, ale Adam Smith to jest postać, która tworzyła na długo przed pojawieniem się tradycji neoklasycznej z różnymi jej dziwactwami, czy też z różnymi no, nie do końca realistycznymi przesłankami przyjmowanymi przez tą szkołę. No ale na przykład w kontekście tej teorii dóbr publicznych widać, że ten homo economicus trochę pokutuje. To znaczy jest to przekonanie, że jeśli się pojawiają gdzieś gapowicze i ci gapowicze niwelują w jakiś sposób, zmniejszają w jakiś sposób dochody wypracowywane przez przedsiębiorcę, bo on nie jest w stanie ich wykluczyć z użytkowania danego dobra, ani nie jest ich w stanie w żaden sposób zmusić, żeby użytkując je płacili mu oni za to użytkowanie, no to on na pewno nie będzie tego dobra generował. No ale tu się pojawia chyba to gołosłowne założenie, takie homo economicusowskie, sugerujące, że maksymalizacja zysku monetarnego jest jedynym powodem, dla którego dane osoby mogą się zdecydować na produkcję danych dóbr, z których inne osoby będą mogły korzystać, nawet nie uiszczając opłaty za to korzystanie. A tymczasem, jeśli mamy do czynienia z takim dużo bogatszym, bardziej złożonym obrazem ludzkiej motywacji, albo właśnie takim bardziej formalnym w tym sensie, że ta forma nie jest wypełniana żadną konkretną treścią i mi się wydaje, że u Misesa czy w tradycji austriackiej tak właśnie podmiot działający wygląda, to nie jest żaden homo economicus, tylko jak go Mises nazywa homo agens, czy człowiek działający i którego cele mogą przybrać najróżniejszą formę i najróżniejszy kształt, no to można sobie wyobrazić, że nawet tam, gdzie rzeczywiście nie dałoby się gapowiczów wykluczać z użytkowania danego dobra, to producent danego dobra nie miałby nic przeciwko temu, bo przecież jego motywacje nie muszą być wyłącznie wąsko monetarne. Mogą to być motywacje filantropijne, mogą to być motywacje wynikające z faktu, że dana osoba wyznaje pewne konkretne
poglądy filozoficzne czy też religijne. Dana osoba może być motywowana jakimś poczuciem kantowskiego obowiązku albo poczuciem bezwarunkowej miłości bliźniego. Albo dana osoba może czerpać jak najbardziej samolubną korzyść psychologiczną z produkcji danego dobra, nawet jeśli to się nie przekłada na korzyść monetarną, może się poczuć właśnie wielkim, no nawet niekoniecznie dobroczyńcą, no powracając do tego przykładu z parkiem, no możemy sobie wyobrazić, że dana osoba zbudowała ogromną, ostentacyjną rezydencję i to jest dobro o charakterze prestiżowym, mające każdemu dać do zrozumienia, jaki tutaj wspaniały krezus mieszka. No a wokół tej posiadłości wspaniały park, w parku wspaniałe róże, pięknie pachnące i wszyscy mogą, a wręcz są zachęceni do tego, żeby z tego korzystać. Nie płacą za to. Ten wielki magnat sam to sobie opłaca. Ale sam fakt, że właśnie widzi, jak inni z tego korzystają, sprawia mu satysfakcję, daje mu użyteczność, tą szeroko rozumianą, dlatego że to mu poprawia jego mniemanie o sobie samym i sprawuje tutaj jakąś istotną funkcję prestiżową. Więc to jest jeszcze jedna rzecz, jaką można powiedzieć na temat niewystarczającej adekwatności czy jakiejś tam logicznej słabości tego kryterium niewykluczalności. I może już ostatnia rzecz, jaką powiem o tym kryterium, to jest to, że teraz zastanówmy się, co się dzieje, kiedy my się godzimy na te propozycje neoklasyczne, kiedy się godzimy, że rzeczywiście tak, żeby tworzyć te dobra publiczne, to trzeba się zdać na wykorzystywanie środków politycznych, to znaczy trzeba je finansować poprzez przymus podatkowy. No ale teraz nawet ci, którzy sympatyzują z tym aforyzmem Bastiata, że państwo to jest wielka fikcja, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem wszystkich pozostałych, mogliby się zgodzić z tym, że jednak w tym obszarze, gdzie są wykorzystywane środki polityczne, pojawia się podział na pewne, taki binarny podział na grupę z jednej strony płatników podatków netto, a z drugiej strony na konsumentów podatków netto. Bo jednak nawet jeśli byśmy założyli tak po bastiatowsku, że każdy jest trochę żywicielem i każdy jest trochę pasożytem, no to by się okazało, że jedni jednak są w przeważa tak netto żywicielami, a inni netto pasożytami. I co to znaczy? To znaczy, że ta grupa konsumentów podatków netto, no to jest właśnie nikt inny jak ci gapowicze, którzy mieli być rzekomo wyeliminowani poprzez wdrożenie tych wszystkich rozwiązań neoklasycznych, sugerujących, że dobra publiczne mogą być finansowane jedynie przy pomocy przymusu politycznego. I co gorsza, to są nie tylko gapowicze po prostu, ale to jest wyjątkowo szkodliwa kategoria gapowiczów, dlatego że to są tacy gapowicze, którzy swoje gapowiczowskie działania mogą finansować z cudzej kieszeni. Z czym nie mieliśmy do czynienia w przypadku no, tego gapowiczostwa w warunkach czysto rynkowych, czy tam czysto dobrowolnościowych. Bo wtedy to wracając do jednego z poprzednich argumentów, jakie przedstawiłem, to już by leżało w gestii przedsiębiorcy, żeby wypracować lepsze metody ich wykluczania. A tutaj nie ma metod ich wykluczania, bo właśnie mogą swoje gapowiczostwo uprawiać, posiłkując się przymusem podatkowym, będąc beneficjentami tego systemu przymusu podatkowego. Także można by zasugerować, że tutaj, jak to na ogół bywa w przypadku takich propozycji interwencyjnych, lekarstwo okazuje się gorszą formą trucizny. Rozwiązanie generuje problem bazowy w jeszcze gorszej postaci. Więc może to jest już ostatnia rzecz, jaką ja bym chciał powiedzieć na temat tego kryterium niewykluczalności, a tym samym na temat ogólnie tej kategorii dóbr publicznych. No i pewnie ostateczny wniosek, jaki chciałbym wyłonić z tej swojej prezentacji, jest taki, że o ile być może nie ma powodu, żeby się zżywać na używanie tego rodzaju pojęcia jak dobro publiczne, bo jak się okazuje, ono jest takie dosyć mgławicowe, nie do końca zdefiniowane, jeśli sobie zdamy sprawę z tego, że są bardzo istotne problemy natury ekonomicznej związane z jego jakąś logicznie spójną definicją. No to jak to pojęcie potraktujemy tak trochę szerzej, właśnie może bardziej psychologicznie, no to ono może być użyteczne w tym sensie, że
gimnastykuje jakoś nasz umysł. Możemy się zastanowić nad tymi kwestiami, jak działa proces przedsiębiorczy, co to są ci gapowicze, jak ich rzeczywiście traktować. Jeśli ich traktujemy właśnie w taki sposób bardziej psychologiczny, a nie ekonomiczny, to może mimo wszystko, bo przecież przedsiębiorczość w dużej mierze opiera się na takich działaniach, które nie mają ścisłej ekonomicznej podbudowy, tylko operują kategoriami takimi bardziej, no właśnie, nieostrymi, psychologicznymi, więc no, może rozumowanie w kategoriach takiego dobra publicznego, grając adwokata diabła trochę w stosunku do tej tradycji neoklasycznej, jest użyteczne, bo gimnastykuje jakoś nasz umysł, pozwala nam przemyśleć pewne kwestie, pewne zjawiska ekonomiczne i tak dalej. Natomiast myślę, że jest też z tej prezentacji się wyłania takie jednak ostrzeżenie, żeby mieć świadomość słabości tego pojęcia dóbr publicznych w takiej formie, w jakiej ono się pojawia w literaturze neoklasycznej, gdzie rzeczywiście są te jakieś aspiracje ścisłości naukowej, tak, że tutaj jesteśmy w stanie w sposób ścisły wykazać istnienie pewnych niedoskonałości rynkowych, pewnych suboptymalności rynkowych i tego, w jaki sposób je można naprawić. No to tutaj już można mieć świadomość tego, że trzeba zachowywać tutaj daleko posuniętą ostrożność i nie umożliwiać tym samym temu pojęciu dóbr publicznych, czy może ogólnie niedoskonałości rynkowych, bycia traktowanym no, jak taka trochę pałka służąca artykułowaniu pewnej mniej lub bardziej generalnej krytyki systemu wolnorynkowego, systemu wolnej przedsiębiorczości, która to krytyka może w rzeczywistości okazać się w dużej mierze albo w całości gołosłowna. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, zapraszam do ewentualnej dyskusji.